Dużo siedzisz? No, kto nie siedzi, pewnie siedzisz nawet w tym momencie. Takie mamy czasy, że od szkolnej ławki, przez biura, samochody, po własne biurka w domu sporo siedzimy. Nie da się tego obejść. A warto zadbać o swój kręgosłup, tym bardziej, że wielu z nas siedzi tak, tak lub tak. Warto zadbać o swoje zdrowie, bo w przeciwnym wypadku w przyszłości będziemy mieli sporo różnych problemów. I niekoniecznie tylko kupując ergonomiczny fotel, ale również wprowadzając do swojego życia różne zmiany. Wszystkiego dowiesz się w materiale. Muszę przy tym nadmienić, że ja nie jestem lekarzem. Wszystkie informacje w tym materiale pochodzą z researchu i są możliwie jak najbardziej ogólne, ale jeżeli masz jakieś choroby, no to skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lekarzem lepiej. Na początek warto jednak pogadać o tym, jak w ogóle powinno się siedzieć. Jasne, odpowiedni fotel robi różnicę, ale trzeba zacząć od samego siebie. W internecie krąży masa różnych porad, niektóre znacząco się od siebie różniące, a badania na przestrzeni lat, te z których możemy skorzystać na co dzień, obracają się raczej wokół kilku podstawowych kwestii. Wiele z nich więc już pewnie znasz. Przede wszystkim, wbrew pozorom, niekoniecznie najlepszym rozwiązaniem jest siedzenie w pełni prosto. Kąt prosty oznacza większy nacisk na kręgi. Chociaż nasze ciało jest przystosowane do tego, aby ów nacisk wytrzymywać, wygodniej ci będzie się odchylić. Badania wskazują na to, że dobrze jest siedzieć pod kątem od 110 do nawet 130 stopni. Trzeba jednak pamiętać o tym, że zazwyczaj siedzimy przed monitorami. Tutaj poleca się więc raczej kąt 110 stopni, aby nie nadwyrężać za bardzo karku. Z tego względu musisz też podnieść odpowiednio monitor, aby był na poziomie oczu. Stały nacisk na kręgi szyjne prowadzi do zwyrodnień i chorób. Skoro mowa już o przestawianiu poszczególnych elementów biurka, to z czego korzystasz najczęściej, musisz mieć pod ręką. Dosuń się do blatu, a klawiaturę oraz myszkę postaw tak, aby się po nie nie wychylać, przyjmując swobodną postawę podczas pracy. Najlepiej, gdy klawiatura jest stosunkowo blisko myszki, aby ręce kierować do wewnątrz, a nie na zewnątrz. Ostatnią i być może najważniejszą poradą jest to, że musisz się po prostu ruszać. Nikogo nie zdziwię, jeżeli powiem, że przedłużone siedzenie w jednej pozycji jest niewygodne i co gorsza, szkodliwe. Najlepiej od czasu do czasu wstać, ale jeżeli twój szef patrzy ci na ręce, a ty nie masz kiedy wyjść do toalety, zadziw go elastycznością swojego ciała. Ważne są ćwiczenia. Rozciągające. Można je robić na siedząco, jak i na stojąco. W internecie znajdziesz sporo różnych zestawów ćwiczeniowych przygotowanych przez wykwalifikowanych specjalistów. Korzystaj, bo to nie zajmuje dużo czasu. No dobra, to skoro już wiesz, jak siedzieć, pogadajmy o tym, na czym siedzieć. Jeszcze nie o tym konkretnym modelu, chociaż on przewija się w filmie i o nim pogadamy już za chwilę, tylko jak na razie o tym, czego wypadałoby wymagać od ergonomicznego siedziska. Ważne są m.in. następujące rzeczy. Przede wszystkim możliwość kontroli wysokości. Dosyć ważną rzeczą jest to, aby dopasować odpowiednio wysokość fotela do swoich potrzeb. Jesteśmy różnych wymiarów, a naturalne zakrzywienie kręgosłupa ma wiele wspólnego z tym, jaki jest układ naszej dolnej części ciała podczas siedzenia. Ogólnie chodzi o to, aby podwyższać fotel do tego momentu, aż nasze swobodnie zwisające nogi dotkną ziemi lub podnóżka. Najlepiej też, jeżeli jest odrobina przestrzeni pomiędzy wewnętrzną częścią kolan a siedziskiem, a także gdy kąt siedzenia jest delikatnie podniesiony w stronę kolan. Innymi słowy, gdy nieco zapadasz się w fotelu. Poza tym ważne jest też wysokie oparcie. Kwestia wysokości oparcia to po części kwestia gustu, ale wyższe pod tym względem fotele mają jedną niewątpliwą przewagę. Możesz się na nich w pełni oprzeć, włącznie z potylicą. To wygodne, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę proponowane kąty siedzenia, ale zależne od użytkownika. Niektóre profesjonalne fotele ergonomiczne za kilka tysięcy złotych są modelami o połowicznej wysokości. Istotne jest również podparcie lędźwiowe oraz podparcie głowy. To wie, mam przynajmniej taką nadzieję każdy, ale nasze kręgosłupy są odrobinę skrzywione. Zdrowe przypominają kształtem wypłaszczone S. Dla zachowania naturalnej krzywizny ciała dobrze jest postawić na model z podparciem lędźwi i głowy. W większości gamingowych foteli można takie poduszki przestawiać, tak aby dopasować je do własnego ciała. Dobrze, gdy nie są zbyt twarde i nie odstają zanadto od oparcia. Niezbędna jest także regulacja kąta oparcia.
tak jak wspominałem, to rzecz bardzo ważna dla wygody. Większość foteli na rynku odchyla się od 90 do nawet 130 stopni. Niektóre idą o krok dalej, kładą się całkowicie, ale z punktu widzenia ergonomii to kiepski pomysł. Ważne jest też to, jak łatwo jest Ci sięgnąć do wajchy odchylającej fotel i to, jak precyzyjny jest to system. Z takich dodatkowych rzeczy istotna jest przede wszystkim regulacja podłokietników. Jak najlepsza regulacja podłokietników jest ważna, bo na nich zazwyczaj opieramy ręce przy dłuższych sesjach przed biurkiem. Dobrze, gdy można je w pełni dopasować, poprzez obracanie lub przesuwanie do przodu i na boki, do naszego naturalnego układu ciała, ale najważniejsze jest to, aby można je było obniżać. W końcu nie powinniśmy pochylać się do przodu, zwłaszcza przez dłuższy czas, aby móc pisać na klawiaturze lub korzystać z myszki, a przymocowane na stałe podłokietniki mogą przeszkodzić w odpowiednim dosunięciu się do biurka, w zależności od tego, jak wysoko ustawisz siedzisko. To się zdarza rzadko i raczej w wyższych modelach, ale fajnie, jeżeli jest też regulacja siedziska. Najrzadziej spotykana w niższych półkach cenowych funkcjonalność. Wspominałem o tym, że dobrze jest, gdy zagłębiamy się w fotelu i mamy nadal nieco przestrzeni pomiędzy wnętrzem kolan a siedzeniem. W zależności od tego, jak długie masz uda, to może być problematyczne. Najdroższe fotele umożliwiają skrócenie dystansu pomiędzy krawędzią siedzenia a oparciem, tak aby można było w pełni się do niego dosunąć, a czasami można ustawiać też kąt siedziska. To jednak rzadkość, poniżej półki cenowej kilku tysięcy złotych. Skoro już o tym mowa, fajnie by było, żeby materiał był odpowiednio przewiewny. Zazwyczaj spotykamy trzy rodzaje foteli pod względem materiałów. Przede wszystkim są modele siatkowe. Te mają taką zaletę, że w pełni oddychają, ale z drugiej strony nie zawsze są tak wygodne jak opcje z wypełnieniem. W ich przypadku najczęściej mamy albo fotele skórzane, albo te z tkaniny. Skóra, zwłaszcza syntetyczna, chociaż przyjemna w dotyku i wyglądzie, nie jest najlepszą opcją na lata i w zasadzie nie oddycha. Można o nią dbać na różne sposoby, ale w większości przypadków lepiej postawić na tkaninę. W tym filmie przewijały się ujęcia z pewnego konkretnego fotela. Imba Warlock to kolejny produkt producenta, którego tańszy, siostrzany model miałem już okazję testować nieco ponad rok temu. Różnic jest kilka, ale jedna szczególnie znacząca. Model, o którym mowa dzisiaj, jest wykonany nie ze skóry syntetycznej, ale z tkaniny. To model gamingowy, więc ma klasyczny kubełkowy kształt fotela z wyścigówki oraz szeroki zakres kontroli. Wyregulujesz tu oparcie od 90 do nawet 180 stopni, zmienisz wysokość siedziska od 48 do 58 cm i nawet obniżysz lub obrócisz podłokietniki. Do tego jest tu też średnio twarda poduszka lędźwiowa oraz zagłówek. Producent zadbał o większość opcji regulacji, więc z pewnością dopasujesz ten fotel do kształtu swojego ciała i potrzeb. Co jeszcze warto dodać? To, że utrzyma bez problemu nawet osoby o wadze do 150 kg, a także ma solidną podstawę. W pełni metalowa, z kółkami, które nie drapały po posadce. Są gumowe, więc nawet bez dodatkowej osłony nie powinny zniszczyć Twoich paneli. Jest tu też opcja bujania, jeżeli preferujesz bardziej elastyczny sposób siedzenia. Fotel ładny, ergonomiczny i w sensownej cenie. Mam nadzieję, że wyniesiesz z tego materiału coś przydatnego na co dzień. Ja na pewno wyniosłem. W procesie researchu poznałem różne porady, które faktycznie mi się na co dzień przydają, bo sam całkiem sporo w pracy siedzę. Daj znać poniżej, co sądzisz o prezentowanym fotelu i też jakich porad nie znałeś lub nie znałaś. Zapraszam Cię również na nasze sociale, to znaczy na Facebooka, na grupę testerzy wideotestów i na Instagrama. No i również do kolejnych filmów. Dzięki za oglądanie, cześć!